Witam. Na forach często pojawiają się pytania, od czego zacząć naukę programowania. No i od razu powiem, że nie ma jednoznacznej i dobrej odpowiedzi na to pytanie, bo po pierwsze trzeba by je doprecyzować, czy chodzi o programowanie komputerów czy mikrokontrolerów. Ze względu na to, że programowaniem komputerów się zajmuje dorywczo, a i tu trzeba by mieć to rozdzielić, czy programujemy sam komputer, najczęściej korzystając z C++, czy może to jest jakiś serwer i to jakaś jest serwer HTTP, gdzie najczęściej korzystamy z PHP. Ale tego tematu nie będę poruszał, tylko to, czym się zajmuję najczęściej i najdłużej, czyli programowanie mikrokontrolerów. I tu też jest wiele kierunków. Można różne dać przepisy, że tak powiem. Każdy z nich będzie dobry i każdy z nich będzie zły. Trzeba więc to sobie do swoich potrzeb dopasować. Tyle, że jak ktoś nie do końca wie, co chce robić, to nie do końca wie, co jak dopasować. Ze względu na to, że Arduino jest popularne, to jakkolwiek nie znoszę tego badziewia, bo jest to badziew, to naukę programowania mikrokontrolerów rozpocząłbym właśnie od Arduino. Tak jak kiedyś w latach 90., kiedy królowały 50-tki jedynki i słynny Bascom, tak tam była sprawa prosta. Nikomu nie poleciłbym Bascoma, bo Bascom to basic, który uczy złych nawyków i ogólnie uczy źle. Basic jako taki jest to język skazany na niepowodzenie, na klęskę. Zobaczcie, poszukajcie ofert pracy dla osób piszących w Basicu. Nie znajdziecie. Tak samo jak i w Bascomie. No, może się wam tam trafi raz na, jak to się mówi, ruski rok, taka oferta pracy. Ale to źle świadczy po prostu o tej firmie, że w taki badziew wdepnęła, bo dając ogłoszenie szukam fachowca od Bascoma, to jeżeli ktoś dobrze zna mikrokontroler, który jest użyty, w tym wypadku w grę wchodzą tylko dwie możliwości, 8051 lub AVR, bo na nic innego Bascom nie został napisany, chyba że czegoś nie wiem. Ale z pół roku temu, jak sprawdzałem, to tylko te dwie platformy wspiera, te dwa rdzenie. I jeżeli ktoś zna, to sobie poradzi z zabawkowym Bascomem. A realniej, no jeżeli program nie jest przesadnie duży, to po prostu można to napisać w C. Ewentualnie, no, naprawdę nie ma wielkiego problemu, aby usiąść i przez kilka dni po przeczytaniu tego całej instrukcji Bascoma, która nawet w wersji polskiej jest dostępna, i pomoc, i instrukcja, żeby bez kłopotu ten mikrokontroler zaprogramować. Dlatego pewnie nie ma ofert pracy. Bo tak, można wyjść z takiego założenia, to coś w rodzaju, jeżeli ktoś potrafi jeździć autobusem, to również potrafi jeździć samochodem ciężarowym czy osobówką. I dawanie tego wymagania, tego Bascoma, jest po prostu bzdurne, debilne, no inaczej tego nie mogę nazwać. Ostatnio, to z 5 lat temu, było takie ogłoszenie o pracy, jedno na setki innych. Ale wróćmy do czasów współczesnych, czyli
mikrokontrolerów, które teraz mamy dostępne. No i można powiedzieć, że no nie do końca dobrze radzę, zacznij od Arduino. Ogólnie, jeśli ktoś naprawdę chce bardzo łatwo zacząć i tanio, i szybko też, to Arduino jest dobrym wyborem, ale jak najszybciej należy się przesiąść na coś lepszego, na jakiegoś ARMA. Największy wybór jest STM-ów, najwięcej narzędzi darmowych, więc w tym kierunku bym polecał iść. Wiele osób z tej porady skorzystało i po przejściu z AVR-ów, przy czym nie chodzi o tych, którzy startowali od Arduino, tylko po prostu używali AVR-ów po przejściu na ARMY, to mówią, że w życiu by nie wrócili do tego szmelcu. Ja to potwierdzam, bo też nie mam zamiaru się babrać w AVR-y. Na ARMY zrobię to samo szybciej i lepiej. I co ważne, same mikrokontrolery będą tańsze. Tak, większość osób, które polecają zaczynanie od Arduino, robią to na podstawie własnych doświadczeń. Ja doświadczenia mam inne, bo zaczynałem od C64, czyli procesora, nie mikrokontrolera, a procesora 6502. Później Amiga 68020. Dalej był 8051, Z80. Z80 dla wygody korzystałem z rozwiązań CA80, CA82. Możecie sobie o tym poczytać w necie, dużo jest materiałów. Są książki za darmo dostępne, które kiedyś kupując zestaw no trzeba było płacić. Autor, ze względu na to, że już nie zarabia na tym, udostępnił, zezwolił na używanie tego, publikowanie bezpłatne. Później był też tak zwany PC, czyli ogólnie klon IBM-a. Więc ja troszkę inaczej patrzę. Później dopiero dużo, no czy potem były oczywiście też AVR-y. Pojawiło się później to Arduino, które dla mnie było no po prostu, no mnie ono nic nie dawało. Nie widziałem sensu, żeby tego używać. To się zmieniło, kiedy miałem pisać artykuły na ten temat, więc no musiałem kupić te Arduino, abym wiedział, o czym piszę. Także ja na pewno nie będę na podstawie własnych doświadczeń wam tu kazał kupić C64 i od niego zaczynać. Czy Z80 na przykład, czy tam 68000, czy 51. No, nie tędy droga. Poza tym no na C64 zaczynałem od Basica, który, jak wspomniałem, jest chorym językiem nieprzyszłościowym, to jest bez sensu, to jest dobre dla dzieci w podstawówce i poza to nie powinno w ogóle wychodzić te Basici, i to też raczej w pierwszych klasach podstawówki, a nie w ostatnich, czyli w dawnych gimnazjach. No, jak denny jest Basic, świadczy to, że używałem go przez około miesiąc. Próbowałem napisać prostą grę, banalną w stylu, powiedzmy, Tetrisa, no i niestety porażka totalna, dlatego przeszedłem na Assembler. Wtedy za dużo wyboru nie było tych języków, akurat na C64. Także na pewno wam nie radzę C64, czy tam Atari, czy coś, jakieś 8-bitowce z dawnych lat. Nie tędy droga. Dlaczego polecam Arduino na początek, na start? No i jakie? No polecam kupić od razu dwa. Uno i Mega. Ze względu na cenę, no to klony raczej, bo oryginalne ceny Uno Mega są po prostu porażające, ceny oryginałów. A jeżeli już ktoś chce oryginał kupować, to tu w wypadku Uno
polecam Uno Plus. Dlaczego? Otóż tu jest przełącznik. Jeśli kojarzę, to albo z worka chyba, która umożliwia zasilanie układu z 3,3 lub 5 V. Dzięki temu unikniecie plątaniny kabli, no i wiadomo, słabych styków i tak dalej. Kto bawił się tymi stykówkami, kabelkami, to wie, jak to wygląda. Raz działa, raz nie działa. Klaszniecie mocniej i już coś nie działa albo działa. Dobre co jest, że tu jeszcze jest wyprowadzone są masy i zasilanie, co w zwykłych tych Uno jest tutaj po prostu to, no, po jednym pinie. Z masami jest ciut lepiej, bo tu są dwie masy i tu jest masa dostępna. Ale z zasilaniami jest tragedia, tylko 3,3 V, 5 V macie tu i koniec. A tu na tej listwie jest więcej tych pinów, także ułatwia to testowanie różnych tam swoich jakichś konstrukcji czy jakichś takich doświadczalnych układów i nauki. No a najbardziej tu chodzi o ten wybór pomiędzy 3,3 V a 5. Co jeszcze ważne, mamy tu FTDI jako mostek USB UART. W klonach macie jakieś badziewiarskie rozwiązania. No i to tam różnie później bywa w wypadku Windowsa, bo na Linuxie nie miałem nigdy problemów, natomiast w Windowsie różnie bywa z działaniem tych różnych innych jak FTDI układów. Poza tym FTDI już od Visty albo od siódemki, nie pamiętam, sterowniki do niego już są w systemie, także podłączacie, nic nie instalujecie, nic nie kombinujecie, bo to, co kiedyś instalacja sterowników była chlebem powszednim, to teraz wszystko dzieje się automatycznie. Jeżeli ktoś ma coś ręcznie zainstalować, to jest wielki problem. No, tu jeszcze widać, że mamy wyprowadzone dodatkowe sygnały z tego FTDI, czyli te handshake'i, czego na innych płytkach nie ma. No i powiem wam, że z tych, no, oryginał Uno kosztuje chyba około 140 zł. Tu macie cenę 85, na pewno jest więcej, jak chyba rzędu 50 teraz za Uno. Ale generalnie te płytki polecam. Dla leniwych, wygodnych jest jeszcze takie Uno o. No, cena jest praktycznie taka sama jak, no to już jakiś zestaw, więc sama ta płytka, to co tu macie w tym pudełku, jest tańsza. Ile ona tam kosztuje, nie mam pojęcia. W niej co jest fajne, że porty cyfrowe mają tutaj LEDy i stan tych portów jest odwzorowany na LEDach. Jest to po prostu wygodne. Można pewne próby przeprowadzić nic nie podłączając, bo już mamy te LEDy, albo odczytać na przykład stanu wejścia. Nie muszę podłączać miernika, kombinować, tylko po prostu sobie tu patrzę, który LED świeci. Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, nie wspomniałem o tym, że w płytkie tą, jak tu widzicie, są wolne piny. Tu możecie od spodu wlutować gold pina i to można wtedy sobie tam w jakieś płytki stykowe wkładać. A jeśli nawet nie, to jest to o tyle dobre, że tu na przykład podłączam sobie jakieś moduły, a od spodu mogę podłączyć sondy oscyloskopowe czy analizator logiczny, co bardzo ułatwia robotę. W zwykłym Uno, no niestety, musimy tu jakieś sobie rozdzielacze kombinować. Utrudnia to jakieś tam testowanie, takie próby zabawy. A no generalnie nie budujemy na tym konkretnej konstrukcji, tylko testujemy, uczymy się. I tego się trzymajcie. Nie próbujcie na tym budować użytecznych konstrukcji. To jest nie ten kierunek, to jest zła droga, zły pomysł.
problemach. Znaczy, a jeszcze jednym ja wspomniałem. Mikrokontroler zastosowany na tej płytce przy zasilaniu 3,3 V powinien być taktowany maksymalnie 16 MHz. No i gdybym produkował jakieś tam urządzenie, to bym się tego trzymał. Natomiast jeżeli my sobie robimy próby, jakieś zabawy, testy, spokojnie można taktować 16 mega, czyli tak jak jest to typowo ten kwarc, przy 3,3 V i to wszystko będzie działać. Po prostu te 16 mega nie jest gwarantowane w pełnym zakresie napięć zasilania, temperatur i tak dalej. Tu akurat napięcie zasilania to raczej nie będą problemem, bo jest stabilizator, on ma chyba 2%, to pewnie ten 3,3 V i tu raczej nie przewiduje problemów. Temperatury raczej nie będziecie tylko w piekarnik wkładać, ani na okno w zimę wystawiać, więc nie macie co się martwić, że przekroczenie tego taktowania jest problemem. To jest chyba, prędzej w totolotka wygracie główną wygraną, niż traficie na problem z tym taktowaniem zbyt wysokim. A jak ktoś już tak naprawdę ma z tym poważny problem, no to modyfikując sprzęt i soft, albo tylko soft, można zmienić ten zegar na przykład 8 czy 12 MHz. No tu bym raczej polecał częstotliwości UART-owe, czyli na przykład zamiast 12 to 11.05.592, gdzie UART może osiągać duże szybkości komunikacyjne z praktycznie zerowym błędem, co przy taktowaniu w wypadku AVR-ów okrągłymi częstotliwościami jak 12, 16 mega, 8 mega, no niestety już z tym jest problem. No w praktyce nie da się, może tak krótko ujmę. To nie ARM, gdzie mogę taktować zegarem 8, 16 mega i osiągnąć transfery bardzo dużych prędkości z zerową lub małą odchyłką. W AVR-ach to nie działa. I jeszcze może omega. Czemu polecam też mega? Otóż mega ma więcej flesza, więcej ramu, więcej portów wejścia, wyjścia. A często tu na tych płytkach będzie nam właśnie tych rzeczy brakować. Można powiedzieć, a to weźmy tylko sobie, kupmy mega. No i to też nie jest dobry kierunek. Po pierwsze, ten problem zasilania konwerterów, czyli mega są bez przeróbki, wymiany tam, przecinania ścieżek kombinowania, nie zmienicie Arduino mega na 3,3 V. Tu przekładamy zworę. Kolejny problem, jaki jest z mega, to taki, że bardzo dużo softu wykorzystuje specyfikę konkretnie tego mikrokontrolera, jaki mamy tu w Uno, czy w tej płytce, bo to jest dokładnie ten sam mikrokontroler, i soft napisany na ten mikrokontroler, na mega wam po prostu nie zadziała, albo zadziała źle. Dlatego na start, żeby potem nie walczyć, nie kombinować, jak to teraz, no jak się uczę, to jak ja mam zmienić teraz bibliotekę, aby działała na innym mikrokontrolerze? Dopiero się uczę, więc na pewno będzie to dużym problemem. Więc tutaj polecam jednak płytki, bo też spotkacie takie soft i też takie nakładki, które zadziałają tylko z mega, nie zadziałają z Uno. Więc w sumie trzeba kupić zarówno Uno, najlepiej w tej wersji, jak i mega. Jeszcze tak, gdzie kupować? No ja korzystam akurat z tego sklepu ze względu na rabaty, które tam mam. Więc no inne sklepy po prostu mnie nie interesują. Ale jak obserwowałem, czasami porównywałem ceny na przykład w popularnym Botlandzie, generalnie ceny tam są wyższe niż w Kamami. Bywa inaczej, dlatego
przed zakupami najlepiej sobie po prostu sprawdzić kilka sklepów, poszukać ofert na Ale Drogo i wybrać to, co Wam najbardziej odpowiada. Może Botland też stosuje jakieś tam rabaty. Nie wiem, nic mi nie proponowali, dlatego korzystam z Kamami. Też może być ważna kwestia zwrotów, napraw gwarancyjnych. Jest to temat woda. No, generalnie raczej kieruję się ceną. No bo jak kupię tanio i się zepsuje, no to trudno. Nie będę wojował teraz o powiedzmy 30 czy 50 zł. Ale przy droższych towarach to już trzeba się dobrze zastanowić. To byłoby chyba tyle na temat startu, więc ten start pierwszy, nie wiem, miesiąc, pierwsze pół roku powiedzmy, no to najłatwiej zacząć z Arduino. Naturalnie jak macie jakiegoś, że tak powiem, nauczyciela, czy kupiliście jakiś tam kurs na ARMy, najczęściej na STMy, no to no, chodzi o pomoc, tak? Kupi kurs ktoś, to ma jakąś tam pomoc, czegoś nie wie, to mu podpowiedzą, czy nawet wyśle te kody, co nie działają, poprawią, odeślą działające. A tak jak samemu się uczyć, to już może być z tym kłopot, bo jak coś nie zadziała, bo tu będziecie też mieli wiele sytuacji, że coś wam nie działa. Ja mimo, że znam te same mikrokontrolery, to jednak tu się korzysta z jakichś tam funkcji, nazwijmy je systemowych, no i coś tam nie działało. Bywało, że jakiś program do obsługi jakiegoś tam wyświetlacza 3-4 ściągałem, no któryś w końcu zadziałał, ale na przykład nie miał jakiejś funkcji, na której mi zależało, a ten inny, który nie działał, taką funkcję deklarował, że posiada. Na przykład był to ekran z panelem dotykowym, no i nie udało mi się uruchomić tego panelu w ogóle. No i tu będziecie mieli na początku, jest to coś najczęściej nie do przeskoczenia. Za darmo to wątpię, żeby wam ktoś pomógł i rozwiązał ten problem. Także może nawet celowanie w te płatne kursy, kupuje się jakiś tam zestaw Arduino, coś tam, jakieś pierdołki, tam wyświetlacze, jakieś przyciski, przekaźniki i do tego jest kurs. Tu na jakąś pomoc możecie liczyć. No ale generalnie z tym Arduino, no gdzieś tam znajdziecie w końcu jakiś kod, który w końcu wam zadziała, co nie znaczy, że za pół roku będzie ten kod działał, bo biblioteki będą aktualizowane i kod ten przestanie wam działać za jakiś czas. No ale jak się uczymy, to powiedzmy nie będziemy wracali do kodów sprzed roku, dwóch, a projekty komercyjne, jak mówiłem, to jest zły kierunek, jeśli chodzi o Arduino. No, aby nie przedłużać, myślę, że tu już temat wyczerpałem i w miarę to obrazowo wyjaśniłem. Tak, żeby nie było, że nie mam, nie używam. Mam dwie takie płytki, jedną tą z tymi LEDami. O, tą płytkę mam jedną i dwa Arduino Mega 256.0. I one mi służą głównie po to, żeby robić filmy o Arduino, bo w praktyce nie używam w ogóle tego. Oczywiście też mam jakieś ESP, które tam gdzieś nawet to działa. No nie w komercyjnym projekcie, tylko to w licznikach energii elektrycznej, o których tam film był, i tam to funkcjonuje. Jest tam problem z tym ESP, rozwiązałem tak, że co 24 godziny po prostu resetuję płytkę, bo tam się wiesza, tak skrótowo, wiesza się internet, może tak powiem. Nie będę już wnikał tu w szczegóły, co konkretnie przestaje działać, ale
można powiedzieć tak w skrócie, przestaje działać internet. No i to byłoby chyba na tyle. Jeśli komuś ułatwiłem wybór platformy na start, no to proszę o subskrypcję, lajki, komentarze czy postawienie kawy. Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia.